Niedzielna Loża Radiowa. W Niedzielnej Loży Radiowej wita Marek Świercz. Dziś chciałbym poruszyć dwa tematy, które jedni traktują bardzo serio, a inni mówią, że to typowe kampanijne strachy na lachy, czyli polexit i strefa euro. Są dziś z nami Genowefa Prorok, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Państwa. Małgorzata Wilko, Solidarna Polska. Dzień dobry Państwu. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Witam, dzień dobry. Szymon Godyla, Nowoczesna. Dzień dobry. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa, dzień dobry. I Ryszard Galla, Mniejszość. Witam serdecznie. I chwilę spóźnił się poseł ruchu Kukiz 15, Paweł Grabowski, informował, że powinien być tak mniej więcej 10 po 11, czyli za 5 minut. Temat polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, do którego rzekomo dąży prawica, pojawił się już w kampanii samorządowej. I nadal jest wykorzystywany, co pokazała między innymi ubiegłotygodniowa konwencja programowa Koalicji Europejskiej w Opolu. Prawica twierdzi, że to bzdura. Kilka dni temu w czasie tych obchodów majowych prezydent Andrzej Duda zaproponował nawet, żeby członkostwo Polski w Unii i w NATO zapisać w konstytucji. Trochę opozycji zburzył narrację także Jean-Claude Juncker, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził, że nie wierzy w polexit, nawet wtedy, jeśli PiS wygra wybory. Leszek Miller był tak zirytowany tym wywiadem, że zasugerował nawet, że Juncker mógł być nietrzeźwy. Z kolei prawica zarzuca opozycji chęć wprowadzenia Polski do strefy euro. Jarosław Kaczyński zaproponował wszystkim partiom podpisanie deklaracji, że nie przyjmiemy euro, dopóki nasza gospodarka nie będzie gotowa, czyli mówiąc obrazowo, dopóki nie dogoni gospodarki niemieckiej. Czyli w sumie nie wiadomo kiedy. Opozycja nie mówi tu jednym głosem. Grzegorz Schetyna tweetuje, że w ogóle nie ma teraz mowy o euro, ale prawicowi dziennikarze przypominają mu, że co innego mówił w listopadzie na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Zdecydowanie na nie jest PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale już Nowoczesna jest za tym, by zrobić to jak najprędzej. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, pierwszego tematu w ogóle nie ma, w związku z tym pominnego milczenia o tym rzekomym polexicie, pełzającym polexicie, no różne już tutaj słyszałem historię na temat tego, tej czynności. My jesteśmy eurorealistami, my robimy wszystko, żeby Unię Europejską wzmacniać. Zresztą świadczy o tym składka polska, całkiem niemała, którą odprowadzamy do budżetu unijnego, do wspólnego budżetu. Pan premier Morawiecki podejmuje kolejne inicjatywy w Radzie Unii Europejskiej. Liczymy się, nasz głos w tej Radzie Unii Europejskiej się liczy. W związku z Parlamencie Europejskim też nasz donośny głos coraz bardziej słychać. W związku z tym tego typu insynuacje odbieram jako złośliwe i usytuowane całkowicie politycznie, nie opierające się na żadnych realiach. Ma to być oręż polityczny. Myślę, że ludzie, Polacy są na tyle mądrzy, że nikt nie da się nabrać na tego typu hasełka o polexicie czy pełzającym polexicie. A więc to jest konkluzja w tym pierwszym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi temat, wprowadzenie eurowaluty w naszym kraju, ja powiem krótko, jeżeli zarobki obywateli naszego kraju będą na takim poziomie, pan redaktor tutaj uściślił, powołując się na głos ekonomistów, ja mógłbym dodać do tego co najmniej tuzin ekonomistów, którzy wymieniają zalety i wady tego pomysłu, ale mówią o tym, że w krótkookresowym czasie będzie to bardzo, bardzo dotkliwe dla obywateli naszego kraju. Po pierwsze, jeżeli PKB naszego kraju wzrośnie i zbliży się do PKB niemieckiego, to wówczas możemy o tym zacząć rozmawiać. Jeżeli, i tu uwaga, jeszcze raz to bardzo, bardzo mocno podkreślam, jeżeli dochody, jeżeli wynagrodzenia Polaków zbliżą się do wynagrodzeń obywateli krajów starej Unii, Belgów, Holendrów, mówię tu łącznie z emeryturami, bo w tej chwili, gdybyśmy tak porównali, to emerytura w Polsce, ta średnia, czy najniższa i średnia, to jest około 1200-1500 zł. W związku z tym tak de facto to jest 300 euro. Jeżeli bierzemy pod uwagę choćby nauczkę wynikającą z najbliższego sąsiedztwa Polski, czyli po prostu ze Słowacji, to tam ceny bardzo, bardzo szybko dorównały do cen
krajów starej Europy, natomiast płace niekoniecznie. Płace, jak liczą ekonomiści, sami ekonomiści słowaccy, to płace na Słowacji dorównają płacom Niemiec, Belgii, Holandii za 25 lat. W związku z tym ten koszt cały ponoszą obywatele Słowacji. Zresztą to widać przy granicy. No, w sklepach przygranicznych Słowacy się zaopatrują w polskie towary, no bo są po prostu tańsze. I tego typu zagrożenie również dotyczy Polaków. Jeżeli płace wyrównają się z tymi płacami albo bardzo mocno się zbliżą do tych płac, możemy podjąć dyskusję o wprowadzeniu euro, bo inaczej no, grozi nam po prostu... Inaczej, grozi nam to, że koszt wprowadzenia euro poniosą ci wszyscy Polacy, którzy zarabiają średnio albo mało. A to jest większość Polaków. Chcielibyśmy wszyscy, żeby zarabiali wszyscy więcej, natomiast no niestety tak nie jest. Dotarł do nas poseł Paweł Grabowski. Witamy. Dzień dobry. Zapowiedzieliśmy, że pan się spóźnił, tak, ale tak całkiem punktualnie. Przepraszam za spóźnienie. Proszę bardzo. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Polexit i euro. To są te dwie główne armaty, z których strzelają do siebie dwie główne partie walczące w tych wyborach. Panie redaktorze, szanowni państwo, pytanie brzmi, czy ten euroentuzjazm wyrażany w słowach pana Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, czy też wreszcie pana Mateusza Morawieckiego, premiera oraz wielu ważnych, czołowych polityków PiSu jest wiarygodny, jest prawdziwy. Czy jest on fałszywy, obliczony tylko i wyłącznie na potrzeby wyborcze, wynikający z pewnej pragmatyki czy z pewnej logiki kampanii wyborczej? Tu możemy się oczywiście spierać, ponieważ odpowiedź oczywista nie jest. Dzisiaj w Polsce wszyscy wiemy, że bycie w Unii Europejskiej to nasza polska racja stanu. Dzisiaj wszyscy wiemy, że im bardziej będziemy z tą Unią związani, tym będziemy bardziej bezpieczni w wymiarze takim politycznym, w wymiarze gospodarczym, ale również w wymiarze militarnym. Dzisiaj nikt o zdrowych zmysłach nie kwestionuje członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście są wyjątki. Ja w każdej regule partia czy formacja pana Korwina-Mikke i jego sojuszników są tego najlepszym przykładem. Konfederacja tak zwana. Tak jest. Natomiast główne siły polityczne, przynajmniej w tej narracji takiej oficjalnej, tego nie kwestionują. Natomiast mówienie o tym, że PiS czy dobra zmiana była zawsze z Unią związana, czy zawsze to wzmacnianie Unii no, popierała, jest trochę tezą na wyrost. Przypominamy sobie rok 2017, wtedy kiedy Polacy cieszyli się z tego, że Donald Tusk po raz drugi ponownie został wybrany szefem Rady Europejskiej, a więc takim prezydentem Unii. Wszyscy byliśmy z tego dumni, natomiast rząd to głosowanie sromotnie przegrał. Przypominam, że rząd formalnie popierał kandydaturę nie Donalda Tuska, tylko pana Saryusza Wolskiego. Przypominamy sobie również rok 2017, kiedy były nominacje ambasadorów Unii Europejskiej i tutaj również sromotnie rząd polski przegrał 43-0. Przypominam, że zostało powołanych 43 ambasadorów, z tego żaden z Polski. A wcześniej było regułą, że Polacy te ważne, prestiżowe funkcje obsadzali. Do niedawna było 5 ambasadorów Polaków, którzy obsadzali najważniejsze placówki Unii Europejskiej na świecie. Ale do polexitu wciąż daleko. Tych przykładów mógłbym tutaj mnożyć. Mówię, panie redaktorze, o tym, że rząd swoją polityką oddala nas od tego centrum decyzyjnego Unii, czy też wreszcie Komisji Europejskiej. Kiedyś byliśmy liderem. Kiedyś współdecydowaliśmy o najważniejszych, o strategicznych decyzjach dotyczących wspólnoty europejskiej. Kiedyś Polacy obsadzali najważniejsze stanowiska, tak? No przykład pana Jerzego Buzka, który był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Po raz kolejny możemy się cieszyć, że pan Donald Tusk jest prezydentem Unii Europejskiej. Natomiast przykładem tego, co się stało po 2015 roku, może być chociażby odwołanie pana Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Te spory, te konflikty, tak, to niepotrzebne zwarcie,
wsparcie na linii Warszawa-Bruksela, no niestety osłabia naszą pozycję, niestety doprowadza do tego, że z tego prymusa, że z tego lidera Unii Europejskiej jesteśmy niestety taką czarną owcą. I to jest oczywiście źle. Przykładów zresztą szukać możemy tutaj na gruncie opolskim. Jesteśmy kilkaset metrów od Urzędu Wojewódzkiego. Ja bardzo ubolewam, że na jednym z najważniejszych urzędów w województwie nie powiewa flaga unijna. Przez 8 lat ona pięknie ozdabiała Urząd Wojewódzki. Była symbolem tego, że jesteśmy krajem wspólnotowym, że województwo polskie jest silnie z tą Unią związane, a od 2015 roku tej flagi nie ma. Przypominam również, że jedną z pierwszych decyzji pani Beaty Szydło, wtedy kiedy została prezesem Rady Ministrów, było wyprowadzenie flag unijnych z kancelarii premiera. Ale panie pośle, powtórzę pytanie. Co to ma z polexitem wspólnego? To jest pewna zmiana klimatu, zmiana strategii politycznej, ale do polexitu wciąż daleko. Ma to wspólnego to z tym, że na Wyspach Brytyjskich, Wielkiej Brytanii, również nikt nie mówił wprost, należy wyjść z Unii Europejskiej. Natomiast ówczesny rząd, ówcześni politycy tak rozchwiali emocje, tak tą Unię Europejską Brytyjczykom obrzydzili, że niestety w wyniku referendum Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Innymi słowy, te zachowania, te decyzje i ta narracja rządu wobec stanowiska Unii Europejskiej, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest uruchomienie artykułu 7 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szanowni państwo, o złamaniu praworządności czy naruszeniu zasad praworządności w Polsce. No, nigdy nie było uruchomienia w historii Unii Europejskiej artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, tak? Czyli brytyjski scenariusz, panie pośle, tak? No, ja się boję tego scenariusza. Ja nie chciałbym tutaj uzasadniać tezy, że PiS, że dobra zmiana wprost dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Byłaby to teza zgoła fałszywa. Natomiast tym wykorzystywanie polityki międzynarodowej, wykorzystywanie relacji Warszawa-Bruksela do wewnętrznej polityki krajowej, no niestety powoduje pewne perturbacje, których nie będziemy w stanie w najbliższym czasie opanować. Panie pośle, to czego potrzeba Unii? Tak. No bo za chwilę. Czas nas goni strasznie. Dobrze. To jeszcze euro, tak, strefa euro. Aha, jeszcze euro. Tak, no bo Unia... Nie zdążymy. No to króciutko, dobrze, no dobrze, dobrze, bardzo króciutko. Odniosę się tutaj jednym zdaniem do słów pana posła Kłosowskiego, ale zanim to zrobię, krótkie wprowadzenie. 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z innymi krajami. W sumie 10 państw, tak? Dzisiaj, panie redaktorze, z tych 10 państw, które wstąpiły w 2004 roku do Unii Europejskiej, 7 jest już dawno w strefie euro, tak? Natomiast poza strefą euro z tych 10 państw jest nadal Polska, Czechy i Węgry, tak? Oczywiście możemy tutaj mówić o plusach, minusach, szansach, zagrożeniach. Tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Jeszcze. Nam potrzebna jest debata. No pani radna, no ale proszę dać mi, dokończyć. Ale proszę dać mi dokończyć. Oczywiście, że tak. Na przykładzie Słowacji, która przed rokiem 2004 rozwijała się zdecydowanie wolniej niż Czechy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Słowacja osiągnęła sukces, panie pośle. I dzisiaj jej PKB jest dwa razy większe niż, czy dynamika wzrostu PKB jest dwa razy większa niż dynamika wzrostu PKB Czech. Innymi słowy, to pokazuje, jak Słowacja ruszyła z miejsca i jak się rozwija. Mało tego, w kolejce czeka Rumunia, czeka Bułgaria i czeka Chorwacja, tak? A więc proszę, na przykładzie tych 10 krajów można łatwo pokazać, jak strefa euro wpłynęła ożywczo na gospodarkę. Czyli wchodzimy. Panie redaktorze, potrzebna nam jest debata. Tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Myśmy tej debaty do tej pory nie podjęli. Niestety, tak jak w przypadku uchodźców, dobra zmiana straszy Polaków jakimiś negatywnymi następstwami wprowadzenia euro. Nie, dobra zmiana nie straszy. Wystarczy sobie odpalić internet, obejrzeć, jak to wygląda we Francji i w innych krajach. Małgorzata Wilkus.
To ja może zacznę od strefy euro najpierw. No, to nie trzeba zgadywać. Na 20-lecie wprowadzenia strefy euro Centrum Polityki Europejskiej we Fryburgu przygotowało raport o tym, które kraje zyskały, a które straciły na tym, że wprowadziły euro. Zyskały tylko dwa kraje, Niemcy i Holandia. Wszystkie pozostałe kraje na wprowadzenie strefy euro straciły. Oznaczało to podwyżki cen i mniejszą siłę nabywczą społeczeństwa w danych krajach. Ale strefa euro... Z góry pani opowiada, strasząc Polaków, nie prawdziwymi faktami. Polacy sami nie chcą wprowadzenia strefy euro. 65% Polaków opowiada się o tym, aby nie... Opowiada się za tym, aby nie wprowadzać euro w Polsce, obawiając się podwyżek i wzrostu cen. No a jak było na Litwie? To chcecie państwo, żeby polscy emeryci za 300 euro żyli tak i musieli sobie radzić? Ale to jest propaganda. Ale dzisiaj mamy ceny polskie, a nie europejskie. Poszły ceny do Panie pośle, Małgorzata Wilk, będzie Małgorzata Wilkoc. Strefa euro, Polska powinna wejść do strefy euro wtedy, kiedy nasza gospodarka będzie na poziomie gospodarek europejskich. Przecież to, że Polska może wejść do strefy euro, było zapisane od początku. Dlaczego Donald Tusk czy Ewa Kopacz nie wprowadzili Polski do strefy euro? Panie był pośle, kryzys w 2008 do 2011. A warunki... Się świetnie rozwijaliśmy. To są warunki konwergencji, których nie spełnialiśmy. Do strefy euro, dlatego że to się Polsce i polskiej gospodarce i Polakom nie opłaca. Jeżeli pani w Niemczech nie była. Opłaca się. Ale to pan uważa, że polska gospodarka i siła nabywcza Polaków jest taka sama, jak siła nabywcza pani Niemczech? Pani wybacz, ale ja studiowałem przez moment w Berlinie i wiem, że tam ceny w markecie były niższe niż w Polsce. Sprawdziłem nawet w różnych rankingach i w niemieckim Lidlu koszyk tych samych artykułów jest tańsza niż w polskim Lidlu. To hańba. A pensja, a średnia pensja w Niemczech? A pensja jest wyższa, co oznacza, że euro nie... Chwila. Automatycznie nie panie Szymonie, no, Małgorzata Wilko skończy, potem dla oddechu ktoś spoza głównego starcia, czyli Paweł Grabowski, a potem wracamy dalej. Pani Małgosiu. Jeszcze dwa zdania o polexicie. Wiadomo, że no, kłamstwo powtarzane 100 czy 1000 razy ma stać się prawdą, więc politycy Koalicji Europejskiej, nie mając tak de facto żadnej oferty dla swoich wyborców, straszą, tak jak ciągle straszą PiS-em, tak straszą polexitem. Są wypowiedzi zarówno prezydenta, jak i premiera, że nigdy nie było takich pomysłów po stronie rządu Zjednoczonej Prawicy. Poza tym akurat polskie społeczeństwo jest chyba jedne z najbardziej euroentuzjastycznych w Europie i w całej Unii Europejskiej. W Polsce nikt nie chce opuścić Unii Europejskiej i nie ma takich planów. Paweł Grabowski, spoza tego głównego starcia, za chwilę dalej. Tak, poseł Kostuś mówił o tym, że boi się tego polexitu. Ja, drodzy państwo, przyjechałem do was tutaj dzisiaj z Warszawy. Jadąc z Warszawy do Opola, no, mija się niedaleko jest Krasiejów. To tak samo, no właśnie. To tak samo jak mielibyśmy się. Tak samo, drodzy państwo, jak mielibyśmy się bać tych dinozaurów, co tam stoją w Krasiejowie, że one wyjdą z tego parku i nas zjedzą tu na opolszczyźnie. To można kamieniami obrzucić. No, tak, ale tak wygląda w istocie powaga dyskusji o polexicie, tak? To równie dobrze mogliśmy pogadać o różowych słoniach, o dinozaurach z Krasiejowa, które mogłyby nas zjeść, o wielkich pająkach, które nie istnieją, i tak dalej, i tak dalej. No, zejdźmy na ziemię, drodzy państwo. Jean-Claude Juncker powiedział jasno, że żadnego polexitu nie będzie, niezależnie od tego, kto wygra wybory. I tyle, i koniec. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie. Właśnie tutaj sprawa euro będzie dobrym takim pretekstem, żeby pokazać pewien mechanizm. Dla jasności, Kukiz 15 jest przeciwny wprowadzeniu euro w Polsce. Jesteśmy za utrzymaniem naszej narodowej waluty, ponieważ ona stanowi o naszej suwerenności. Ona pozwala nam wpływać, samodzielnie decydować o naszej gospodarce, a co za tym idzie o również poziomie życia obywateli polskich tutaj. Dzięki temu reagować na kryzysy, co pokazuje tak. Grecja i Hiszpania. Dokładnie tak. Dzięki temu, że nie byliśmy w strefie euro, byliśmy w stanie przejść w miarę suchą stopą przez kryzys, który takie państwa z eurostrefy, jak na przykład Łotwa, dotknął bardzo mocno, bardzo mocno. Natomiast teraz... Tam podobno rekordowa emigracja w tej chwili. No jest, niestety. Natomiast, drodzy państwo, co do tego euro. Mamy dzisiaj przedstawicieli Koalicji Europejskiej, można powiedzieć, że z dwóch stron. No tak, z jednej strony, ze strony Platformy czy Nowoczesnej to... Ale momencik, właśnie nie, bo z dwóch. Z jednej strony Platforma czy Nowoczesna są zwolennikami wprowadzenia euro. Tak ja odczytuję te różne wypowiedzi liderów. Z drugiej strony pani Genowefa, reprezentująca PSL, no przecież prezes Kosiniak-Kamysz jasno mówił, że spokojnie z tym wprowadzeniem euro. Raczej nie w tym momencie. Ale tak? Spokojnie. I teraz, drodzy państwo, to obnaża w jakimś sensie istotę sprawy.
Mianowicie mówienie o polexicie ma tak naprawdę przykryć no, ten brak spójności w koalicji europejskiej. I powiem szczerze, mnie to ani nie boli, ani to nie jest moim problemem, że partie tworzące koalicję europejską mają wzajemnie sprzeczne postulaty i wzajemnie sprzeczne programy. Natomiast mnie boli, i to będzie również nas, Polaków, bolało, kiedy politycy koalicji europejskiej wejdą do Europarlamentu i się rozpierzchną po tych wszystkich eurogrupach, które tam są. Bo politycy SLD zapowiedzieli jasno, że nie będą wchodzili do tej EPP, do której na przykład należy Platforma czy PSL. Zatem okaże się, że Polacy głosując na teoretycznie jedno ugrupowanie, jedną koalicję, zagłosują na ludzi, którzy wejdą do różnych grup, które niestety często głosują przeciwko sobie te grupy, ale niestety jeszcze częściej te grupy głosują przeciwko Polsce. Było wiele takich dyrektyw przyjętych, które po prostu były wymierzone wprost, albo w polskich obywateli, albo w polskich przedsiębiorców. I nad tym trzeba się zastanowić. Jeszcze jedna rzecz a propos exitów. Ja mam wielką obawę i to jest moim zdaniem, drodzy Państwo, obawa bardziej realna niż obawa przed dinozaurami z Kresiejowa. Ja się boję kolejnych exitów. Tego, że Unia Europejska, mamy Brexit dzisiaj, który jest wyraźnym sygnałem, że Unia Europejska jest w kryzysie. To jest po prostu potwierdzenie, to jest fakt. Brytyjczycy znani są ze swojego pragmatyzmu. Oni się nie obrażają, oni mają swoje interesy. Jeżeli im przestało się opłacać być w Unii Europejskiej, to znaczy, że coś z tą Unią jest nie tak. Że ona się zmieniła w stosunku do tego, kiedy Brytyjczycy akceptowali obecność w Unii Europejskiej. Tak, akceptowali, bo to jest wolny naród. Oni mają prawo akceptować, wybierać i decydować. I drodzy Państwo, ja mam wielką obawę przed tym, że Unia Europejska prowadzona w taki sposób i takimi rynkami, jak to dzisiaj się dzieje, sama może zacząć wypychać poszczególne inne narody i doprowadzać do innych exitów, niekoniecznie związanych z Polską, ale z innymi państwami członkowskimi. A im więcej jest państw członkowskich w Unii Europejskiej, tym jest to silniejsza wspólnota. Zatem ostatnie zdanie. My na przykład idziemy do Europarlamentu po to, jako Kukiz 15, żeby reformować, żeby wzmocnić rolę Europarlamentu. Bo drodzy Państwo, wyobraźcie sobie taką sytuację, jakby to było w Polsce, a dzisiaj tak jest w Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie pochodzi z wyboru, to jest rząd europejski, ale nie pochodzi z wyboru. To mniej więcej by to można zestawić tak, że mamy wybory do Sejmu, są partie, ugrupowania, różne poglądy, obywatele idą i decydują, kto wchodzi do parlamentu, ale o tym, kto będzie w polskim rządzie, na przykład będzie decydowało 3 najbogatszych Polaków. To byłoby sprawiedliwe? Jakie interesy wówczas realizowałby taki polski rząd? A jak jest dzisiaj w przypadku Komisji Europejskiej? Kto stoi na jej czele? Pan Jean-Claude Juncker z Luksemburga, który, co nie jest jakoś wielką tajemnicą, jest znany jako raj podatkowy, tak? Raj dla korporacji, żeby prać pieniądze i po prostu wyzuć jak najwięcej kasy z ciężko zarabianych pieniędzy i z podatków Europejczyków. Nad tym się warto zastanowić. Genowefa, ale właśnie tak, trochę tego niepokoju jednak co do polexitu mogło w głowach Polaków zaistnieć, dlatego że właśnie PiS szuka partnerów konserwatywnej partii Wielkiej Brytanii, tej partii, która wyprowadza Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Więc to jest jakiś... A ostatnie wydarzenia, gdzie wszyscy jesteśmy, nie ma mowy o polexicie, PiS o tym bardzo mocno zapewnia, że nie ma wyjścia z Unii Europejskiej, wręcz za Kosiniakiem-Kamyszem powtarza, że wpisać do konstytucji naszej to, że Polska jest w Unii Europejskiej. I to zapewnianie w ostatnich, właśnie przy okazji święta konstytucji, naszego święta narodowego, wiecie Państwo, bardzo mnie zastanowiło, dlaczego właśnie biskupi polscy tak bardzo musieli zapewniać Polaków, że nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, że potwierdzać jakby naszą przynależność do Unii Europejskiej hierarchowie Kościoła. To jest takie bardzo zastanawiające, bo wtedy mi się otwiera takie czerwone światełko, właściwie może taki sygnał czerwonego światełka. Dlaczego aż biskupi muszą Polaków zapewniać o tym, że nie wyjdziemy z Unii Europejskiej? Nie, to chyba nie jest rola biskupów, żeby musieli nas zapewniać o tym, że będziemy w tej Unii Europejskiej. Polacy na pewno, to nie ma pani racji mówiąc, że 65% Polaków nie chce euro. Ja bym powiedziała, że nawet 80% Polaków chciałoby euro, ale z tą gwarancją, i tutaj zgodzę się z panem posłem Kłosowskim,
my musimy mieć zapewnione, Polacy muszą mieć zapewnione godziwe życie. I PSL jest za wprowadzeniem euro, ale wtedy, kiedy nasza gospodarka będzie silna. Czyli tak jak proponuje prezes Kaczyński de facto. No nie. Prezes Kosiniak nie... Nie. No to premier Morawiecki, no. No nie do końca. Prezes Kaczyński, prezes Kosiniak mówi, że euro, ta spójność będzie gwarantowana, ta spójność będzie umacniana właśnie wtedy, kiedy będzie to euro też w Polsce. Musimy dążyć do tego, żeby to było wcześniej niż później, nie kiedy gospodarka będzie taka jaka niemiecka, bo tak jak pan tu słusznie zauważył, to nie wiemy kiedy, może 100 lat, może 25, tego sobie no, nawet też nie umiemy. Będzie stała w miejscu. Tak, nie, właśnie, więc może jej nigdy nie dogonimy, więc nie taka droga. Euro na pewno przyspiesza rozwój gospodarczy, tak jak to pokazały inne kraje i euro też w Polsce ten rozwój gospodarczy by przyspieszył. My musimy tylko, bo tego oczekują mieszkańcy, tego oczekują Polacy. Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, że nie będą mieli 300 czy 400 euro i będą dalej biedakami, bo my jesteśmy biedni w stosunku... Polską złotówką teraz przekrywamy taką różnicę między Europą Zachodnią, Niemcami, Wielką Brytanią, a Polakami. No przecież przeliczmy sobie 4 razy mniej, jeżeli przeliczymy sobie nasze pensje i pokażemy, ile one mają w euro albo w funtach, no to jasno widać, o ile mniej zarabiamy, o ile nasza stopa życiowa jest mniejsza, o ile gorzej nam gospodarować naszymi środkami. Ja akurat jeżdżę po Europie Zachodniej i po Niemczech, i po Wielkiej Brytanii, i po Hiszpanii i widzę, te ceny wcale w marketach nie są wyższe od naszych cen polskich. Ja wręcz mi się opłaci przywieźć z Wielkiej Brytanii środki chemiczne dobrej jakości. Wręcz mi się opłaci przywieźć różne produkty elektroniczne stamtąd. Oczywiście ja mam małą walizkę jeżdżąc, latając samolotem, więc tego nie przewożę, ale gdybym rzeczywiście miała ten transport większy, to opłaci się. Nasi Polacy też jeżdżą do już nie za granicę, bo jeżdżą do Niemiec, kupują, popatrzcie, sklepiki są z chemią niemiecką w Polsce, cieszą się wielkim uznaniem, tak? Jadą, kupują tam w zwykłych marketach i sprzedają tu w Polsce te produkty i jeszcze na tym zarabiają. To o czym to świadczy? Że nie dość lepiej zarabiają, nie dość to euro więcej mają pieniędzy, to jeszcze my drożej tak naprawdę codzienne nasze życie i codzienne wydatki kosztują nas więcej. Być może troszeczkę inaczej to się ma w nieruchomościach, troszeczkę inaczej, ale też nie sądzę, bo w Hiszpanii okazuje się, że możemy apartament taniej kupić niż w Polsce. Ale bo tam takie... jest kryzys teraz. No kryzys, no taki kryzys, a Polska, no gospodarka nasza tak bardzo, ja właśnie byłam w Hiszpanii, w Andaluzji, no proszę państwa, tego kryzysu też tak nie widać na ulicach i no bezrobocie wśród młodych 30-40%. No ja sprawdzałam bezrobocie, 16% pokazuje na marzec tego roku w Hiszpanii, tylko teraz też popatrzmy na strukturę bezrobocia. W Polsce niecałe 6. Tak. W Brzegu i w powiecie na Opolszczyźnie 8. Więc na Opolszczyźnie 6,2. Generalnie u nas nie ma bezrobocia na Opolszczyźnie, bo tak naprawdę nawet deficyt pracy mamy teraz, tak? Chętnych do pracy. Tak to oceniamy, bo ci, którzy to bezrobocie tworzą, to naprawdę w Opolu 3%. nie chcą pracować. A Urząd Pracy działa. Ale... Zlikwidować. Tak, o. Więc... No nie wiem, czy rzeczywiście nie trzeba być czujnym, bo o to, no chyba o to chodziło też panu posłowi Kostusiowi, że trzeba być jednak czujnym, nie dać się zaskoczyć, tak jak teraz zaskoczeni zostali Brytyjczycy. Ale okazuje się, że oni teraz nawołują, zróbmy następne referendum, zróbmy, bo to dobrze, czy wyszliśmy z tej Unii Europejskiej i popatrzcie państwo, jak od początku długo... byli podzieleni, to nie był blitzkrieg, to było tak ale trochę czują się oszukani, ale czują się oszukani, że nie było to jasno wytłumaczone, że niestety nie było to jasno wytłumaczone, że teraz się budzą w innej rzeczywistości. Oszukana, że miał być Brexit i go nie ma, no. No nieprawda, no nieprawda. No podzieleni są mniej więcej. Podzieleni są i dlatego chcą następnego referendum, żeby pokazać faktycznie z większą świadomością, czy są czy jedna za, połowa czy są... chce, a druga połowa chce wyjść. No tak, być może to tak też nie jest pół na pół teraz.
Już odgrywa mniejszość niemiecka, panie pośle. Doczekał się pan. Tak, doczekałem się. Panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli by mnie ktoś zapytał na początku kadencji Zjednoczonej Prawicy, to bez wahania powiedziałbym, że polexit jest możliwy. Dzisiaj oczywiście zmieniam zdanie, bo widzę, jaka jest sytuacja. Jeśli ja słyszę pana prezydenta Dudę, słyszę pana premiera Morawieckiego, jak mówią o Unii, jeśli pan Kwieciński przedstawia statystykę, ile to Polska zyskała, będąc w Unii, no to do tego dołożę jeszcze społeczeństwo, które w większości, 90% jest za tym, aby być w Unii Europejskiej, no to myślę, że nikt odważny, chyba że jest niespełna rozumu, nie decydowałby się na to, żeby wyjść z Unii Europejskiej. I tu chciałbym tą sprawę zamknąć. Natomiast zastanawiałbym się nad tym, jaką rolę Polska będzie spełniała, będąc w Unii Europejskiej, bo proszę zobaczyć, że nawet pani radna mówi nie, nie wychodzimy, ale to Unią straszy. Straszy euro, straszy tym Brexitem. No przed chwilą sama pani mówiła, a jest ta część Brytyjczyków, którzy byli za wyjściem z Unii i nie ma tego wyjścia z Unii. No wie pani, jeśli jest się z krwi i kości członkiem Unii Europejskiej, to się... No nie jest moją rolą narzucać wyboru Anglikom, jeżeli połowa narodu... Jest pani obywatelką polską i Polska jest członkiem w Unii. Wszystkie siły, jakie w tej chwili występują w Polsce, za wyjątkiem niewielu, mówi tak, w Unii mamy być, efekty są widoczne i tak dalej, i tak dalej. Ale ja muszę się od nich nie ale Unia też ewoluuje. Co mają zrobić Brytyjczycy, to oni sami zdecydowali. Dlatego zadałem pytanie. Chciałbym wiedzieć... Jaka rola? Podobał mi się tutaj głos pana posła Kłosowskiego. Widać, że jednak ta Bruksela ma tutaj wpływ na pana posła. Poseł powiedział, polski głos się liczy. A wczoraj byliśmy w telewizji i pana koledzy, koleżanki mówili, gdzie tam się liczy? To jest jakby ta druga grupa, tam rządzi tylko Niemcy rządzą, prawda, i Francuzi. Liczy się ten głos. I teraz, jak mocno się liczy, to zależy od tego, jaka drużyna, patrząc w całości, pojedzie do tej Brukseli. I to jest rzecz ważna. I czy żebyśmy, pojedzie ktoś za Opolszczyznę? My, jak najbardziej, panie pośle, jak najbardziej. Czy ta Opolszczyzna też tam będzie reprezentowana, bo jednak to jest dla nas też ważne. I tutaj chciałbym usłyszeć, jaka jest odpowiedź. Bardziej chciałbym słyszeć jednak taką debatę programową, prawda? Żebyśmy naprawdę przez tych następnych 5 lat nie musieli wstydzić się za jednych i drugich posłów, którzy tak czy inaczej się w Brukseli zachowują. Natomiast jeśli chodzi o euro, no pani radna, i znowu muszę tutaj do pani, przepraszam, że tak dzisiaj w niedzielę, ale wie pani, należy rozgraniczyć, kiedy wprowadzano w ogóle euro, to rzeczywiście najsilniejsze państwa były silne, ale Niemcy dostali, przepraszam bardzo, tak w tyłek, że się w głowie nie mieści. Niech pani zapyta Niemców, jak oni oceniają wejście w strefę euro. Znaczy wprowadzenie euro, bo to jest co innego. My jesteśmy na etapie wejścia w strefę euro. Czyli my wszystkie parametry związane z euro znamy, mało to odczuwamy, bo przecież jeśli bazujemy jakby swój dobrobyt na gospodarce, no to powiedzmy sobie uczciwie, że gospodarka w większości już jest w strefie euro. To przecież wiele banków, nawet ten teraz nasz sztandarowy, prawda, on też już ma podwójne konto, jest i konto złotówkowe i jest konto w euro. Czyli my gdzieś tam jedną nogą już jesteśmy. Zgodzę się co do jednego, to znaczy inaczej. Na pewno nie powinniśmy dyskutować, czy wprowadzamy euro, czy nie, bo myślę, że swoim wejściem do Unii myśmy już zdecydowali. Pytanie jest tylko teraz, kiedy? Kiedy? I ja uważam, że dyskutowanie o wejściu do strefy euro w czasie kampanii jest troszeczkę niebezpieczne. Do tego potrzeba spokoju, potrzeba rozwagi, potrzeba ekspertów, którzy nam ileś tam rzeczy pokażą. I pamiętajmy o tym, że ceny są porównywalne, w niektórych przypadkach są nawet wyższe. Ja ostatnio u pana redaktora podawałem kwestię paliw. Ja wracając z Niemiec nie jadę do granicy, nie tankuję za granicą na stacji w Polsce, a tankuję w Niemczech. Raz, że jakość paliwa lepsza i cena jest niższa.
ale także i produkto, o czym tutaj pani mówiła, są albo porównywalne, albo wręcz są niższe. Są niższe. Energia elektryczna. Słuchajcie, no bo panie, naprawdę, panie pośle, ludzie nas słuchają, naprawdę, i w tej panie chwili pośle, zalewa panie ich, pośle, naprawdę. Pan robi zakupy w Brukseli, przepraszam bardzo, ale panie pośle, powiem, koszty życia, na litość boską. Dobrze, no, w tych kosztach życia co do jednego, bo faktycznie średnio patrząc na koszty mieszkaniowe są dosyć wysokie. Ludziom wytłumaczymy, że w Polsce u nas są nieco niższe. Powoli, powoli. Trochę rozsądku. Panie pośle, Tomaszu, no chciałbym też parę zdań jeszcze powiedzieć. Zgodzę się co do jednego. Poziom zarobków, ale to też nieważne, czy zarabiamy w złotówkach, czy w euro, zarabiamy mało. Zarabiamy mało. Nauczyciele zarabiają mało i inne grupy zawodowe zarabiają mało. Ale jeśli byśmy to przeliczyli złotówka do euro, to tak naprawdę najwyżej będziemy kupowali w eurocentach. W eurocentach. Ale jeśli... Zresztą spójrzcie sobie też w informacje, jak państwa, które wchodziły do Unii z Polską, typu Łotwa, Litwa, Estonia, jakie tam następowały podwyżki. One były marginalne. 1,5% chyba maksymalnie góra. Oczywiście to też trzeba pilnować, bo będzie wielu takich nieuczciwych, którzy będą wykorzystywali ten moment przejścia na euro, zaokrąglenie ceny i tak dalej. Przy tej okazji zawsze jest ta tendencja do równania w górę, więc to jest tutaj, trzeba tego pilnować. Ale generalnie w zasadniczych sprawach ta sytuacja emeryta, ona wcale się nie pogorszy. Panie pośle, nie pogorszy się. Natomiast dlaczego zwróćcie uwagę. Polski Wilny konsul mówił, że po wprowadzeniu euro na Litwie, to emeryci totalnie to odczuli. Ale wie pani, ale jak pan premier Morawiecki miał szczyt w Warszawie i przyjechali ministrowie spraw zagranicznych, to kilku ministrów powiedziało, że wcale tak nie jest, że normalnie gospodarka i mieszkańcy zyskali na tym przejściu w euro. Więc ja jeszcze raz powtórzę, nie jestem zwolennikiem dyskutowania w czasie kampanii. To do tego potrzeba ciszy, spokoju i przede wszystkim liczenia. To nie u nas ciszy i spokój. Ale kampania do Parlamentu Europejskiego jest moim zdaniem dobrym momentem do tego, aby rozmawiać o tym, nie, chcemy euro nie, w Polsce. To mówimy w kwestiach strategicznych. I tutaj ja uważam, że my nie powinniśmy dyskutować, czy wchodzimy, tylko kiedy wchodzimy. Bo myśmy zdecydowali. Czy wchodzimy, to określa traktat tak de facto i tu poza dyskusją to pozostaje. Ja uważam, że powinniśmy tak się koncentrować. Jest dobra sytuacja ekonomiczna, aby w tej chwili myśleć o tym, żeby jednak w strefę euro wejść. Co prawda ja zawsze powtarzałem, że bo my dzisiaj mamy już w granicach 70% PKB, średniego PKB w Unii Europejskiej. Natomiast odstajemy z płacami. Średniego. Ale nie w całym kraju. Chciałbym, żeby w Polsce zarobki były w granicach 70% średnich zarobków w Europie. Wielkopolskie. Panie pośle, mazowieckie tak, wielkopolskie tak, ale ściana wschodnia, ale niestety opolskie też nie za bardzo tutaj. Nie ma 75%. Opolskie ma bodajże 62%. Życzyłbym, żeby miało 75% w jak najszybszym okresie czasu, ale tak nie jest. Szymon Godyla. Odnośnie całej dyskusji dotyczącej polexitów. W polityce bardzo ważne są symbole, gesty i uważam, że takim gestem i symbolem, który też w dużej mierze sprowokował całą tą dyskusję, było właśnie to wyprowadzenie flagi z najważniejszych urzędów w kraju. Do tej pory zawsze wyprowadzenie flagi kojarzyło się z czymś, co miało miejsce 2 lata przed moimi narodzinami, ale czyli symbol to tylko z wyprowadzeniem... Dokładnie, czyli wyprowadzamy flagę, chcemy z czymś skończyć i wydaje mi się, że już pomijając całą dyskusję, to wyprowadzenie flag miało taki bardzo mocny akcent, że zaczęła się ta dyskusja, czy rzeczywiście PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Nawet, żeby tutaj tą flagę przywrócić, nasz poseł z Opolszczyzny, Witold Zembaczyński, zaproponował ustawę o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej, gdzie tą ustawą chciałby, żeby flaga Unii Europejskiej miała drugie miejsce po naszej fladze krajowej, żeby... My tu o poważnych sprawach, a pan o flagach, no naprawdę. Ale pani, ale już ze Związkiem Radzieckim do Konstytucji to jest proponuję. Symbol, proszę pana. To niestety jest... król jest nagi. Nie macie panie nic do powiedzenia maja, panie pośle, był dzień flagi. Przepraszam. Ale pytanie, czy tylko polskiej flagi, czy w ogóle dzień flagi? Naprawdę nie. Nawet dzień flagi narodowej. Nie zajmuję się w tej chwili flagą, bo one wiszą. Dzięki Bogu wystarczy wyjść na ulicę. Tak, wybory. Uważam, że ta ustawa powinna być poparta, tak, o fladze powinna być, żeby tutaj, żeby nie pluć na flagę Unii Europejskiej, żeby ona była mocno osadzona w polskim prawie.
tak, żeby nawet symbolicznie gdzieś to podeprzeć. A odnośnie kosztów, studiowałem przez moment w Berlinie, mam tam dużo rodziny i ceny rzeczywiście w Niemczech są tańsze, ludzie zarabiają więcej. Teraz nawet przez święta żartowaliśmy z wujkiem, bo tak jak pan poseł mówił, zawsze tankował w Polsce, teraz się śmieje, że na oparach musi dojechać do granicy niemieckiej, żeby tam na miejscu zatankować. Kolejna kwestia, sam jestem na etapie kupna mieszkania. Kuzynka w Niemczech niedawno kupiła i rozmawialiśmy odnośnie cen. Mniej więcej porównywalne koszty. Gdzieś potrzebujemy 300 tysięcy złotych. I okazało się... Chce pan powiedzieć, że w Berlinie za 300 tysięcy złotych kupi pan mieszkanie? Ale proszę, nie, Berlina nie porównywać. Wracamy, tak. I się okazało, że tak, przy wzięciu kredytu 300 tysięcy złotych na 30 lat, zakładając, że mamy stałą ratę, w Niemczech się będzie płaciło, i też na Słowacji, 1000 złotych miesięcznie, a w Polsce 1500, to jest 400 zł różnicy, to jest rocznie około 6 tysięcy. Jeżeli wejdziemy w opcję, że mamy stałą ratę kapitałową, a odsetkowa się zmienia, to mamy gdzieś około 7,5 tysiąca złotych różnicy rocznie. I jeżeli tutaj mówimy, jak zadziała euro, no to trzeba o tym powiedzieć jasno. Koszt akcji kredytowej bardzo mocno spadnie. To odczują wszyscy Polacy. Nie będzie potrzeba dawania z naszych podatków 500 zł na każde dziecko. Nie będzie potrzeby transferów społecznych robić. Po prostu z racji tego, że wejdziemy do strefy euro, spadną koszty... To bierzemy 500 plus. Znaczy, ale po co? Ale, będzie 120 euro. Tak, ja mówię o tym, że... Równie można transfery społeczne albo zrobić na tej zasadzie, że nakładamy podatki i przekazujemy pieniądze społeczeństwu, lub można zrobić dobre rozwiązania dla społeczeństwa. I takim rozwiązaniem z pewnością byłoby wejść do strefy euro, ponieważ większość młodych ludzi z pewnością bierze kredyty na mieszkania, na domy. Jeżeli przy wzięciu kredytu na 300 tysięcy mieliby miesięcznie około 500 zł więcej, wydaje mi się, że znacząco by się poprawił standard życia bez obciążania dodatkowego naszego byłoby budżetu. Frankowiczu. Słuchajcie, mamy 9 minut, więc naprawdę minutę 15 dla każdego, więc błyskawicznie. Sławomir Kusowski. I można. Proszę państwa, bardzo się cieszę z tej dyskusji. Dziękuję za miłe słowa panu posłowi Galli. Powiem państwu tak. Dyskusja o tym, czy wejść, czy nie wejść, jest już za nami. Ta dyskusja odbyła się przed podpisaniem traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym uważam, że to zbędne. I niepotrzebne w ogóle dyskutowanie, bo wejdziemy. No wejdziemy. Kwestia jest tylko kiedy. No i teraz... Najistotniejsze tutaj. No. Ale niech pan się bardziej flagami zajmie, może by panu to dobrze szło. Natomiast bardzo bym prosił o to, żebyśmy się skoncentrowali na kwestiach takich określających czas tego. I moim zdaniem słuszne pytanie prezesa Kaczyńskiego o to prośba skierowana do poszczególnych opcji o to, żeby zastanowić się poważnie nad tym, kiedy ten czas będzie odpowiedni. Pomaga nam w tym jedna rzecz. Pomagają nam w tym kryteria konwergencji, które są również precyzyjnie, ściśle i konkretnie określone w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i musimy po prostu je spełnić, żeby myśleć o wejściu do strefy euro. Jeżeli to Polakom i Polkom będzie się opłacało, jeżeli Polacy i Polcy będą z tego czerpali korzyści, bo tak się zachowują wszystkie państwa Unii Europejskiej, które mają w tej chwili euro, to wówczas należy tą dyskusję ponowić. Ale na spokojnie po wyborach. Znaczy po wyborach. No każdy czas jest dobry, żeby rozmawiać o euro. Ja tego rozmawiam dzisiaj. Tomasz Kostuś. Ad vocem tego, co powiedział poseł Grabowski, zaniepokojony spójnością w koalicji europejskiej. Panie pośle, zapewniam, że w koalicji europejskiej wszyscy dobrze współpracują, spójność jest na wysokim poziomie, a raczej na pana miejscu popracowałbym nad spójnością klubu parlamentarnego Kukiz 15, bo wiem, że tam w ostatnim czasie nie najlepiej się dzieje. To tyle, jeżeli chodzi o pańską wypowiedź. Jeżeli chodzi o słowa pana posła Kłosowskiego, ja się przyłączam tutaj do tego, co powiedział poseł Galla a propos miłych słów pod pańskim adresem. To znaczy, ja się nie boję takich ludzi, takich posłów, takich reprezentantów. Oby się to dla mnie źle nie
nie skończyło. Na poziomie tak, Parlamentu Europejskiego czy krajowego, natomiast boję się patronów tak, dobrej zmiany. W szczególności ojca Rydzyka i Radia Maryja. Ale... I tego, jakie spustoszenie robią w głowach Polaków po tej takiej bardzo ostrej, bardzo negatywnej i bardzo agresywnej narracji pod względem przede wszystkim, pod adresem przede wszystkim Unii Europejskiej. Tak? I jeżeli chodzi o euro, droga do euro jest bardzo długa, bardzo powiedziałbym taka niebezpieczna, musimy przez nią przejść, potrzebna nam jest bardzo taka polityczna, merytoryczna debata i przypominam, że musimy zmienić konstytucję. To jest sine qua non tego, byśmy chcieli wprowadzić euro. Aleluja i do przodu. Ponad 90% Polaków chce pozostania w Unii Europejskiej, więc nie wiem, jakie to spustoszenie rzekomo jest siane w głowach Polaków. Proszę natomiast posłuchać ja uważam, rozmów niedokończonych ojca dyrektora. Problemem nie jest polexit, jak chce koalicja europejska. Problemem jest dzisiaj sama Unia Europejska, która dawno zapomniała o tych korzeniach, jakie były, o tym, dlaczego ona powstawała, jakie były cele ojców założycieli. To miała być wspólnota gospodarcza, a dziś jest to próba wspólnoty gospodarcza, której celem było to, aby obywatelom państw członkowskich żyło się coraz lepiej. Dzisiaj jest to jakaś ideologiczna wspólnota, tak. Ideologiczna wspólnota, która chce narzucić po prostu wszystkim Europejczykom swój punkt widzenia na wszystko. I na taką Unię Europejską nie ma zgody. I ja wierzę, że po tych wyborach zmieni się skład Parlamentu Europejskiego, a co dalej Komisji Europejskiej i... I wygra Koalicja Europejska. Będzie inaczej. Paweł Grabowski. Dziękuję. Ja miałem mówić o tym, żeby zachęcać mieszkańców Polski, żeby po prostu poszli na te wybory, bo to są ważne takie same wybory, jak wybory do Sejmu, do wybory na prezydenta. Wybieramy władzę, która tutaj również dotyka każdego z nas. Natomiast no, muszę się odnieść do słów posła Kostusia, bo przyznam, nie, ale cieszy króciuteńko mnie. Króciuteńko. Cieszy mnie cała kampania fake newsów, takich oszczerstw wobec Kukiz 15, bo to pokazuje, że stanowimy jakieś zagrożenie. A propos spójności w klubie, to nie akurat nie u nas wyrzucano posłów za głosowanie niezgodnie z linią partii, a kiedy były głosowania aborcyjne, rzekomo w Platformie jest... Stan osobowy klubu parlamentarnego jest podobno, była swoboda głosowania. Trzej posłowie z Platformy za głosowanie niezgodnie z linią partii zostali wyrzuceni z klubu. Tak wygląda spójność. Genowefa Prorok. Proszę Państwa, ostatnie debaty i ostatnie te wydarzenia świąteczne pokazały, że jednak ta radość Polaków z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej spowoduje to, że nikomu nie przyjdzie do głowy z tej Unii rzeczywiście wyjść, bo ta obawa przed Polakami, przed głosowaniem, przed tym, że w następnych wyborach nie zostaną eurosceptycy wybrani. I to mnie bardzo właśnie cieszy. I to, że właśnie ci monarchowie, nasi kościelni też potwierdzili, że w Unii będziemy i że z Unii nie wyjdziemy. I to jest bardzo optymistyczne. Co do euro, to tak jak mówi prezes Kosiniak-Kamysz, tu my jesteśmy w Unii, jesteśmy w strefie euro. To jest kwestia tego, kiedy walutę euro wprowadzimy u nas w Polsce. Gospodarka musi dostać dodatkowy impuls i mam nadzieję, że nasza gospodarka taki dodatkowy impuls dostanie, a my będziemy też dostatniej mogli żyć. Ryszard Galan. Znaczy, ja tutaj bym głosem, jaki popłynął od Pawła Grabowskiego, też apelował o to, aby jednak społeczeństwo wzięło aktywny udział w wyborach, dokonało wyboru, bo to jednak... To już za 3 tygodnie. Widzimy w tej chwili, że te debaty, które prowadzimy i tematy, które podejmujemy, one dotykają każdego z nas. I każdy z nas powinien mieć tutaj ten obowiązek zagłosowania, dokonania dobrego wyboru, aby struktury Unii, czyli Parlament Europejski, Komisja Europejska, no, była takim naszym wyborem i żeby jednak to, co powiedziałem, Polska zajęła dobre miejsce. Bo my dzisiaj dyskutujemy o różnych tematach, trudnych, mniej trudnych, ale zwróćmy uwagę, że nie da się wypracować pewnych kwestii w przeciągu krótkiego, jakim jest jedna kadencja. Bo dzisiaj my dyskutujemy, czy mamy wchodzić do Unii, czy nie, do Unii Monetarnej może w ten sposób, ale pamiętajmy o tym, że przygotowania zaczęły się praktycznie od momentu, kiedy weszliśmy do Unii.
to, o czym powiedział pan poseł Kłosowski. To nie jest tak, że my sobie, prawda, jak Grecy, potworzymy dokumenty i udowadniamy, że możemy, a później płacz, prawda, i zgrzytanie zębów. Naprawdę to jest kawał roboty, którą każda z tych ekip rządowych, która rządzących przed, w poszczególnych kadencjach, jakby pracowała. I dzisiaj, moim zdaniem, ten efekt jest jak najlepszy, najbardziej sprzyjający ku temu, żeby jednak podejmować tą decyzję. Szymon Godyla. W biznesie bardzo ważna jest przewidywalność. Przedsiębiorcy planują przyszłe inwestycje. Im więcej mają informacji, jak będzie przyszłość wyglądać, tym bardziej dobrze mogą podjąć decyzję. I tutaj według mnie rząd powinien przyjąć jakąś linię, w którym roku będzie planowane przyjęcie euro, tak żeby przedsiębiorcy planujący inwestycje, horyzont inwestycji zazwyczaj to jest gdzieś około 10 lat, mogli racjonalnie tutaj podjąć decyzję. A wracając do wyborów do Europarlamentu, uważam, że jest to bardzo ważny moment, ponieważ Unia Europejska stoi w bardzo ciężkiej sytuacji w perspektywie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i my tutaj w Polsce powinniśmy dać znak temu, że czujemy się Europejczykami, że chcemy zostać w wspólnocie i uważam, że frekwencja w tych wyborach powinna wynosić tyle, ile procentowe poparcie dla pozostania Polski w Unii Europejskiej. O, to mała szansa. Bardzo ambitny plan. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Pewnie dwie niedziele jeszcze mam przed eurowyborami. Zobaczymy, a potem będziemy rozmawiali o wynikach. Małgorzata Wilko, Solidarna Polska, Genowefa Prorok, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę państwa, korzystając z tego, że wczoraj było święto strażaków, to wszystkim strażakom i ich rodzinom serdeczne życzenia i dziękuję państwu za uwagę. Ryszard Galla, podpisujemy się pod tymi życzeniami. Przyjemnej niedzieli. Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście podpisujemy się pod tymi życzeniami. Dziękuję bardzo. Szymon Godyla, Nowoczesna. A ja życzę wszystkim sadownikom i rolnikom, żeby przymrozki nie przyszły, ponieważ mamy bardzo nieciekawy rany boskie. Okres. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Najlepszego dla strażaków, ale również dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle za mistrzostwo. Brawo. Brawo. I Paweł Grabowski, Kukiz 15. Ja również dołączam się do braw, życzę dobrej niedzieli i gratulacje bardzo dziękuję dla Zaksy. A program prowadził Marek Świerczak. Niedzielna Loża Radiowa.